Dobry wieczór państwu. Dobry wieczór Państwu zapaliło się bardzo ładnie. Proszę Państwa, należę do tajnego spisku, którego zadaniem jest odciąganie od Państwa uwagi, deprecjonowanie innych tajnych spisków, ponieważ tajne spiski mnie do tego wybrały. Ok. A teraz tak poważnie, proszę państwa. Chciałem sobie dzisiaj też troszeczkę z Państwem pogadać, <gadzać> nagrać coś, to nie jest KHT, nie wiem, na luzie. I tak sobie, żeby troszeczkę porozmawiać, ponieważ w powczorajszej KHT no, spotkało mnie to, co mnie spotkało. Miałem dzisiaj też dość ciekawe szkolenie. Mam nadzieję, że ludzie, którzy byli, nie stracili czasu ani forsy, ale starałem się jak najlepiej. Następne będą oczywiście jeszcze lepsze. Także dziękuję tym, którzy przyszli. Proszę Państwa. Trochę pogadamy rzeczywiście o tajnych rzeczach i tajnych spiskach, bo wbrew pozorom to nie jest tak, że jestem całkowitym niedowiarkiem i pewne rzeczy widzę. Ja tylko jestem człowiekiem mocno chodzącym po ziemi i szukam po prostu dowodów. I oczywiście nie cierpię, jeżeli wszystko się buduje, że jakiś trzech brodatych, pejsatych Żydów siedzi sobie i desteluje rosami świata w jakiejś jaskini, czy skądś tam, prawda, a komity, czy to nie jest tak, proszę Państwa. Część z tego to są normalne procesy. Polityczno-gospodarcze, które się dzieją, to, że część rodzin, ma, część rodzin ma ogromny majątek, to, że Microsoft czy Apple rządzi światem, a także i Coca-Cola, McDonald's i inne fast foody. Dick kiedyś napisał książkę, w której wojny toczyły się pomiędzy jedną kompanią a drugą kompanią, na przykład. Czy. Jest taka książka Alfreda Bestera, taka opowieść, jedna z lepszych space oper, bo to gwiazdy moim przeznaczeniem, gdzie tam po prostu duże korporacje, on tam wymienia Ford, Packard, ale również jakiś tam McDonald's toczą ze sobą wojny nuklearne i nie ma państw, są tylko świat podzielony na korporacje rodzinne i tak dalej. To się trochę rzeczywiście dzieje, z tym się trzeba zgadzać. Natomiast proszę Państwa, wszystkim tym miłośnikom tajnych spisków, w rezultacie polecam, jak to się powinno robić. Bardzo dobrze zrobiony film, który się nazywa CIA, to jest francuski film, chyba francuski, CIA, dokumentalny CIA Covered Operation, Ciekawy. To jest film, który opowiada o próbach z, z poryszem i próbach z zatruciem miast, mieszkańców pewnego miasteczka francuskiego oraz o tajnych operacjach. CIA, tajnych prowadzonych przez CIA bądź wojsko Stanów Zjednoczonych na ludziach, psychotropy i tak dalej, i tak dalej. To jest film Potwierdzone. Oni się skoncentrowali na kilku przypadkach, które są potwierdzone. Co ciekawe, to jest bardzo ciekawe tam, bo tam jest na przykład wymieniona operacja o nazwie Paperclip, czyli w ramach której ponad no, kilkudziesięciu lekarzy. Część niewinionych w Norymberze, część niesądzonych w ogóle w Norymberze, którzy dla Adolfa Hitlera wystawiali, prowadzili eksperymenty na ludziach, również z psychotropami i również z lekarstwami w obozach koncentracyjnych, zostali przerzuceni do Stanów Zjednoczonych i tam po prostu pracowali dla CIA. Podobne rzeczy robili Rosjanie. Oczywiście, że tak. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że mniej więcej do końca lat 80. I oczywiście to nie są akta X, i to nie jest tak w ten sposób, że tam z, różnych, z różnych, w różnych, w różnych dziesięcioleciach XX wieku, po II wojnie światowej, były różne etapy działania tego typu wydziałów. Były wydziały zajmujące się tymi tak zwanymi zjawiskami parapsychologicznymi, telepatie, różne historie, różne inne rzeczy. I o dziwo! On był, one były także w tym ateistycznym, pragmatycznym związku radzieckim szczególnie w latach 50 i w latach 60 tak samo jak w CIA po prostu to oczywiście zostało rozwiązane bo to się nie sprawdziło bo nie ma żadnej telepatii nie ma przesuwania rzeczy na odległość detonowania ładunków na odległość ale to wszystko było rzeczywiście sprawdzane i traktowali to bardzo poważnie dawali na to granty i duże pieniądze A przy okazji oczywiście powstawały inne historie dość magiczne. Poza tym rozwój nauki również spowodował, że część tych teorii spiskowych padła po prostu, bo musiała paść. Wcale nie oznacza to również, że jeżeli chodzi teraz o trucie ludzi, to co mówią, że miliony ludzi, nie są to miliony, ale istnieje dość ciekawa hipoteza dotycząca HIV, dotycząca AIDS. Ona istnieje i ona jest dość prawdopodobna, że HIV jest efektem testów, broni bakteriologicznej na żywych ludziach. Czyli na przykład, czyli na, w tym momencie na, to w Afryce się to zaczęło i to się wymknęło spod kontroli. To brzmi jak z filmu. Czy jest to możliwe? Tego nie wiem. Nikt tego nie udowodnił, proszę Państwa, ale są pewne dokumenty, które wskazują. Zresztą te eksperymenty psychologiczne, czy psycho, z psychotropami są rzeczywiście udowodnione i rzeczywiście prezydent Carter zakazał tych eksperymentów. Zakazał CIA. Ale jeśli teraz dojdziemy do sytuacji, w której dochodzimy do waterboardingu i dochodzimy do specjalnych procedur przesłuchiwań stosowanych już w XXI wieku przez Amerykanów w czasie wojny w Iraku czy w Afganistanie, to mamy, proszę Państwa, całkiem ciekawą rzecz, rzecz, bo to są eksperymenty, które, znaczy to jest procedury, które zostały wypracowane przez całą rzeszę psychologów po prostu, a więc musiały być tworzone jakieś badania. Prawda? Więc jeżeli takie badania się tworzy, jeżeli to, co się stało w roku 1953-1954 w tym francuskim miasteczku, gdzie zatruto całą populację, zatruto po prostu psychotropem, a ja tam były pewne halucynacje i tak dalej, to musi być prawda. Znane są również te słynne eksperymenty z szarańczą podsyłaną do Ameryki Południowej w latach 60., czy również eksperymenty z. z SLD. No, z SLD to był akurat u nas eksperyment, ale eksperymenty z LSD są, proszę Państwa, też znane. To się dzieje i to nie znaczy, i pisząc to, tylko po prostu ja e, nie lubię tego wszystkiego mitologizować, bo to w rezultacie jest bardzo naukowe, te teorie, i tak się może dziać. Proszę Państwa. Teraz wracając do tego wszystkiego, bardzo łatwo, wierząc w to bezkrytycznie wszystko, w chemitralesy, w różnego rodzaju specjalne podtruwania, różne historie, bardzo łatwo wpaść w ręce naprawdę niezłych oszustów, sekt i tak dalej. Ja trochę badałem na prośbę różne sekty, dwie przynajmniej sekty, jedną nawet w 2000 jeszcze w pracy, bo będąc bo zgłosiła się pewna taka pani do nas, na kandydata do pracy i wyszła niesamowita historia to muszę Państwu powiedzieć, że że byłem po prostu byłem po prostu przerażonym możliwością wyprania mózgu komuś to za tym stali dość sprytni Oszuści po prostu, którzy chcieli wstawić kogoś tam do nas do pracy w tym momencie. To są całkiem nieźle wyspecjalizowane organizacje, które wcale nie są tajne, one sprawiają wrażenie tajności. Radziłbym wszystkim obejrzeć film o Scientologach, ale na przykład był francuski film, chyba o wołowinie, która była specjalnie podtruwana, specjalnie preparowana. Po której w ogóle generalnie ludzie, jak się okazało, właściciele tych wszystkich produkcji, tych burgerów i tak dalej, są jednymi z najbogatszych ludzi w Stanach Zjednoczonych, ponieważ produkcja wymaga ogromnej ilości mięsa i przetwarzanie tego, ponieważ ludzie oczywiście jedzą, jest ich dużo, więc siłą rzeczy jest to zmonopolizowane w kilku rodzinach. Oni robili wszystko, by ten film nie poszedł. Czy to był spisek? Nie, to była czysta ekonomia, proszę Państwa, a oni używali jakichś specjalnych takich rzeczy, żeby to się lepiej rosło, a to z kolei powodowało jakieś tam schorzenia. Podobnie był dla, widziałem, BBC po, wygrywało, wygrało proces sądowy z jedną z czołowych, czołowych fast foodów, ponieważ nakręcili film o kurczakach po prostu. Jak tworzone są głębokiego zamrożenia, w Holandii są magazyny głębokiego mrożenia mięsa dla, do tych fast foodów, w które, w które w te piersi ładowany jest jakiś specjalny, ten specjalny środek chemiczny, który ma je utrzymywać i one są głęboko mrożone. To są rzeczy, które się dzieją. Powodem nie jest spisek do wytrucia populacji, powodem jest po prostu ekonomia, po prostu ekonomia. Nie stoją za tym żadni iluminaci, żadna masoneria, stoi za tym bardzo cyniczny rachunek ekonomiczny. Tak po prostu uważa, chociaż to jest bardzo ciekawe, a i to powoduje z kolei różne, różnego rodzaju konsekwencje. BBC musiały się odwołać, oni blokowali to wszystko, ale BBC wygrało proces i puścili to. Co prawda, puścili to o godzinie drugiej w nocy, kiedy nikt nie ogląda, ale puścili to. Zresztą reżyser filmu Fast Food Nation, jest taki film fabularny Fast Food Nation. Miał też ogromne kłopoty, chociaż nie wymienia nazwy, nie wymienia nazwy tej, tego fast fooda. Stworzył zupełnie nazwę, także nie jest to ani Burger King, ani McDonald's, ale zgodnie Burger King i McDonald's zaprotestowały przeciwko temu filmowi. Tam jest wszystko, praca na czarno i tak dalej, i to jest pewna konsekwencja również rachunku ekonomicznego, bo wtedy i tworzy się wtedy oczywiście również pewne teorie spiskowe naokoło. Dlatego, żeby odciągać od rzeczywistego problemu. Po prostu. Co nie oznacza oczywiście, że do końca nie wierzę w jakieś rzeczy. Na pewno nie uwierzę w jakieś z kosmosu promieniowanie o nas to, że mikrofalówki zabijają. One zabijają i tak, tak. Cywilizacja zabija, spaliny też zabijają, to jest normalne. Natomiast ciężko jest uwierzyć, że ktoś specjalnie stosuje broń mikrofalową po to, żeby przerzedzić populację. Tego się nie da tak bardzo zrobić. Tym bardziej, że zabijałby to się i własnych. Być może, natomiast są inne rzeczy w tle, które rzeczywiście są ciekawe. Eksperymenty z lekami, eksperymenty na żywych ludziach, dzieją się rzeczywiście i dzieją się naprawdę. Ponieważ, e, Ponieważ w Stanach Zjednoczonych, co jest również w tym filmie, poddawano niepełnosprawnych, biednych ludzi, czy niepełno, czy chorych, psychicznie, o których się nikt nie upomina, czy biednych eksperymentom pewnym, między innymi z elektrostrząsami o czym zresztą również Ken Kesey pisze, który to przeszedł całe te wszystkie rzeczy, teoretycznie były to eksperymenty naukowe, to jednak... I tam zastąpiono, że człowiek musi się zgodzić, to, nie, to więc ta zgoda jest również czasami wymuszana też warunkami ekonomicznymi i to jest prowadzone, takie rzeczy są. Ze szczepieniami powiem tyle, że podobna dyskusja była za czasów Blaira. Ja przypuszczam, że jest to jednak po prostu walka ekonomiczna dwóch kilku potężnych koncernów farmaceutycznych, które rządzą w sumie światem. Oczywiście lekami. Wiadomo, że zdrowie dla nas jest bardzo ważne, więc koncerny farmaceutyczne mają o wiele lepiej niż my, niż, niż innego, niż inne rzeczy, o wiele lepiej, bo one często wymuszają pewne historie. Ja na przykład zauważyłem po nie chcę tu nikogo obrażać, ale po dermatologach i, czy jakichś tych nie, po tych alergologach od alergii. Bardzo ciekawe to jest, ponieważ mój. Syn jest alergikiem, więc poszliśmy do jednego, został tam, zrobiono mu te próby, dostał lekarstwa. Ale przypadkiem, kiedy poszliśmy do drugiego, dostał inne zupełnie lekarstwa z innego koncernu. Nie ten sam, tylko zupełnie innego i dodatkowo jakąś tam alergię jeszcze. Czy on to ma, czy tego nie ma? Nie wiem. Po prostu nie wiem. Uwierzę lekarzowi w tym momencie. Ale jak sobie uświadomię, że każdy chce dorobić do pensji, co oczywiście nie oskarżam lekarzy, tak to po prostu, tak to po prostu nie oskarżam oczywiście lekarzy, ale coś w tym jest, proszę Państwa, coś rzeczywiście w tym jest. Natomiast jeśli chodzi o trucie nas w sensie żywności, to za tym stoi też pewien bezwład naszego państwa. Ja kiedyś wam opowiadałem i przypomnę jeszcze jedną rzecz. Otóż jest pewna sieć, która pojawiła się w takim mieście, jak szczytno, nieważne jaka, i kiedyś otwarte od było to od 6.30, kiedyś 6.00 tam stałem i zobaczyłem ciężarówki przywożące z naszego sąsiedniego, od naszego sąsiada zachodniego, sery z głęboko zmrożone, które następnie są tu poddawane obróbce cieplej, czyli po prostu przez mikrofalówki podgrzewane, przez duże, przez duże mikrofalówki, ale one są po prostu już po. Terminie spożycia, ponieważ w Niemczech jest termin spożycia, ma ściślejsze, no to tutaj po terminie spożycia się robi po prostu, że daje się zupełnie inne rzeczy. Czy też przyklejanie dat, czy przepakowywanie w Polsce produktów, które są przeterminowane i robienie z nich produktów terminowych. Tego nikt nie sprawdza. I to nie wiem, czy to jest spisek, to jest po prostu stworzenie okazji do zarobku, więc ja nie nazwę tego spiskiem, nie o to chodzi. Ktoś mnie również pytał, Ojejku, jejku. nieważne. Ktoś mnie pytał, czy. Ktoś mnie pytał kiedyś, nie tak. Napytał, ktoś mnie pytał o Sorosza. Otóż proszę Państwa, Sorosz. Sorosz jest przecież, jakby to Panu powiedzieć, jakby to Państwu powiedzieć, tak, jest Soros. Tylko czy to jest pisek? Soros i jego fundacje były elementem używanym przez Zachód, zarówno politycznie, jak i operacyjnie, w latach 80. do nacisku i rozpracowywania Rosji i tej miękkiej wojny, która tam wtedy była, do rozmiękczania tego wszystkiego, do wchodzenia w ten system i do obalania tego systemu. Był elementem presji ekonomicznej, a jednocześnie wydobywaniem z krajów, z krajów RWPG ludzi, zdobywaniem technologii i tak dalej. On stworzył, ma struktury, poza pieniędzmi, ma określone struktury, określone kanały. Po upadku muru berlińskiego przestał być potrzebny państwom, zaczął być potrzebny prawdopodobnie wielkim korporacjom i tym, i tymi wszystkimi pieniędzmi, których ma bardzo mała ilość. No, sobie pamiętacie to zdanie, że bardzo mała ilość ma większość pieniędzy tego świata, prawda? I do tego służy, ponieważ ma gotowe kanały, ma, ma pewne umiejętności, pewną markę oczywiście, markę w cudzysłowie możliwości, które zostają po tamtych czasach, więc jest wykorzystywany przez różne siły. Nie tylko, nie tylko, nie chodzi tylko o to, w, tylko o to, że to jest jakiś tajny spisek masonerii, który tutaj, który, prawda, Solos jest głównym tym masonem, bo nie bawmy się jednak w Żyda Sisa, czy nie bawmy się w w Rothschildów jest taki film gebelsowski Rothschild, Rothschild. bardzo zresztą dobrze zrobiony film, który też pokazuje, ale to jest takie patrzenie ograniczające tylko do tych właśnie dwóch ludzi, którzy tym wszystkim rządzą, a cała reszta to marionetki. To nie jest tak. Tego się nie da tak zrobić, proszę Państwa. Za tym stają potężne jednak siły, potężne, może nie tak liczne jak reszta społeczeństwa, ale bardzo potężne, ponieważ mają większość środków tego społeczeństwa i społeczeństwo u nich pracuje. Tak to tak to właśnie wygląda. Ja pamiętam, ponieważ departament pierwszy zetknął się z starożem już w latach 80. W IP są dokumenty, on był teoretycznie rozpracowany, ale praktycznie obserwowany, bo, już znalazł, bo był pewien, pewna, bo chciano po prostu już, tworząc tą całą, cały proces społeczny, który doprowadził do Okrągłego Stołu, bo to był jednak proces pewien, bo to nie jest ocena. Proszę nie myśleć, że to jest jak ja to, że to, bo ja już swoją ocenę przedstawiłem w książkach i wielokrotnie mówiąc tutaj. Ale ten proces, który się dział geopolityczny czy polityczny, z ruskimi na czele, po prostu, no, szoros był im do tego potrzebny. Nie wiem, czy wiecie Państwo, nie wymienię nazwiska, ponieważ mogą się spadkowie obrazić, ale był taki człowiek, Szymon G, Szymon G. Y Emigrant chyba w 1968 roku, związany z kongresem. Jewish World Congress, tak czy tak to się nazywa. Dość ciekawy człowiek, którego nawet w encyklopedii ciężko znaleźć w internecie. On tutaj przyjeżdżał regularnie przez. Od razu po stanie wojennym. Jeszcze w technice, pamiętam, były zlecenia, żeby jeździć do niego, jak pracowałem w technice. Później też był leciutko, miał, na, sie miał na, so na siebie po prostu była założona sprawa, ale nie to, żeby go werbować i żeby coś go żeby kontrolować. Ten pan przyjeżdżał sobie z Nowego Jorku, spotykał się z poszukiwanymi często przez służbę bezpieczeństwa jeszcze. Tuzami opozycji, oczywiście określone opozycje, określonymi ludźmi w hotelu. To wszystko było oczywiście rejestrowane, nagrywane, o czym pan wiedział, góra słuchała, padały tam różne rzeczy, przyjmowano nas do Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Tak to się działo. Czy to był spisek, proszę państwa? Nie. To był proces geopolityczny, który często mylimy ze spiskiem. Ja tak to traktuję, więc proszę mnie nie nazywać ani syjonistą, ani niczym. I nie bawić mnie w żadne te rzeczy, ponieważ ja już powiedziałam wyraźnie: nie dam się wpakować ani w semi. Ani w antysemityzm, ani w filosemityzm, dlatego że po prostu ja, dla mnie to jest absolutnie nieważne. Ja traktuję ludzi w ten sposób, czy są złodziejami, czy nie, czy robią dobrze dla mojego kraju, czy źle dla mojego kraju. Mogę się z nimi nie zgadzać, ale będę dyskutował, nie będę ich obrażał i niszczył tylko dlatego, że tacy są, więc. Co po tym stwierdzeniu okazało się, że dla niektórych już jestem, jak ktoś tam powiedział, syjonistycznym agentem Izraela, Izraelskim, agentem Mossadu. No jakbym był Izraelskim agentem, mógłbym myśleć tylko Mossadu, więc po co pisać ten Mossad albo Izraelski przedtem? Za dużo się pisze, wystarczy agent Mossadu i wiadomo. Jakby bywa. no nie jestem agentem Mossadu i na pewno nie, ale to tak wszystko śmiesznie wygląda. Natomiast Wracając jeszcze do tych spisków, proszę Państwa, bardzo popularna jest w Polsce ezoteryka, leczenie, jakieś takie poza lekarskie, jakieś różne inne tam historie, prawda? Jest to bardzo, proszę Państwa, w Polsce popularne. I to na przykład niektórzy, niektórzy bardzo, to, bardzo to lubią. Jak je... Opowiadają o tym. Nie chodzą do lekarzy. Mówią, że lekarze trują, bo im koncerny farmaceutyczne kazały. Żyją koncerny, koncerny farmaceutyczne im kazali truć ludzi i tak dalej, więc chodzimy do znachorów. Jak to się kończy? Często bardzo smutno się kończy, proszę Państwa, ponieważ to też są ludzie, którzy robią to wszystko dla pieniędzy. Nie wiem, czy Państwo wiecie, kto tworzył polską ezoterykę i kto na przykład w jednej stacji telewizyjnej po zakończeniu programów w kółko są wróżki, ludzie tracą pieniądze na te wróżki i tak dalej. Otóż ojcem tego jest były funkcjonariusz Departamentu III, pan DC, który pochodzi z rodziny też dość ciekawej, Yy, ludzi, którzy robili karierę w a potem zniknęli ale nie na długo zniknęli bo dobrze ich zagospodarowano razem z nim działają w tych ezoterycznych na przykład małżeństwo agentów yy, departamentu I, podejrzewanych przez Niemców o zabójstwo księdza Blacharskiego też tworzą tego typu że tego typu Ezoteryczne to jest bardzo ciekawe. Część zresztą tych rzeczy jest finansowana całkiem przez pragmatyczną Moskwę, proszę Państwa. autentycznie dlatego że to powoduje, to powoduje przede wszystkim destrukcję psychologiczną i to jest bardzo ważne. I Rosjanie przez całe lata 60. 70. i 80. próbowali tego na Zachodzie. tworząc ruchy różnego rodzaju ruchy, które mają. Podważyć podwaliny rodziny, zachodu i tak dalej. I jak zobaczycie, to im się tak naprawdę udało. Za tym idą, stoją ogromne pieniądze i ogromne, bardzo pragmatyczne środki, które nie wierzą w nic. Ani w Boga, ani, ani w diabła, ani w tego wszystkiego. Więc dlatego ja zawsze jestem bardzo ostrożny w stosunku do tego typu organizacji, do tego typu filmów i zawsze będę. I możecie mnie obrażać, mówić o mnie, co chcę, wymyślać od kogokolwiek, ale będę. Naprawdę nie wierzę w żadnego rodzaju. Z stowarzyszenia, chociaż, chociaż rzeczywiście przy ogromnej ilości pieniędzy, jaką mają niektórzy, mogą zakładać sobie różne tajne stowarzyszenia, różne dziwne siatki, różne dziwne rzeczy. To, co ja nazywam Herenwolk, istnieje naprawdę, ale jest to, nie jest to żadna tajna organizacja, jest to tylko po prostu proceder, z którym państwo nie chce walczyć, bo, przy, bo przypuszczam, że w że nie może walczyć z Herenwolkiem, gdyż Herenwolk utrzymuje polityków. I czy to jest spisek? Nie, to nie jest spisek, proszę Państwa. To jest sposób na zarabianie. Inaczej przemyt narkotyków też nazwiemy spiskiem. Y y ogólnoświatowym spiskiem, prawda? Nie jest to spisek, y ale na przykład y miękkość Amerykanów wobec Noriegi do pewnego momentu też powodowała, że oni przymykali oczy na narkotykowy biznes Noriegi. Pamię nie wiem, czy pamiętacie Noriegę z Panamy. Y tak to wyglądało. Tak to wyglądało. Są zjawiska, których nauka nie wyjaśnia, a ludzie trzepią na tym kasę. Tak są. Jest parę rzeczy na świecie, o których się nie śniło waszym filozofom. Prawda? Czyli po prostu... Czyli po prostu to powiedział Hamlet. I to jest prawda. I dlaczego? Dlatego nie wierzę. Ktoś mi nawet napisał, że nie wierzę w obcą cywilizację. nie. Dlaczego w nie wierzę? Po prostu jej nie widziałem, nie zastanawiam się nad tymi, nad tymi rzeczami, ponieważ odrzuca to mnie od rzeczywistych problemów, które tu się dzieją. Natomiast ten, kto to napisał, niech się zastanowi i poczyta o teorii wielkich liczb, gdzie prawdopodobieństwo zaistnienia obcej cywilizacji jest prawie równe jeden. Czyli najwyższe. Dlatego, że przy tej ilości, tej wielkości planet, gwiazd i wszechświatów jest bardzo prawdopodobne, że coś jeszcze istnieje. Kanta też trzeba poczytać. Trochę są pewne rzeczy nieobjęte, Kategoriami rozumowymi i nie ma się co nad nimi zastanawiać, trzeba w nie wierzyć albo nie wierzyć. Natomiast uważam, że tego typu tworzenie różnych ludziom i wrzucanie ludziom różnych rzeczy to jest tak, trzeba sprzedać towar. A towar łatwiej sprzedać ludziom, którzy są podporządkowani umysłowo. Tak działa przecież reklama uzależnia, prawda? Uzależnia od różnych napojów uzależnia od papierosów uzależnia od różnych alkoholów uzależnia od różnych rzeczy, prawda? W końcu istnieje coś takiego jak przymus ekonomiczny, gdzie uzależnia od modnych ciuchów i tak dalej. Od torebek modnych ciuchów. Pogadajcie, no to do panów mówię, pogadajcie ze swoimi dziewczynami, z żonami zobaczcie, jak one się zachowują w, w sklepach z ciuchami. Czy to, czy potrzebuje, czy nie. W większości wypadków jest to swoisty przymus ekonomiczny. Jest to swoisty narkotyk, jakim jest niewątpliwie reklama. I teraz przełóżmy, zmienimy ciuchę, zmieńmy na, na przykład na. Różnego rodzaju tajne stowarzyszenia, bo każdy nam chce. Jest fajnie, siedzi ktoś, jest jakiś facet, są jakieś symbole, których dokładnie nie rozumiemy, wrzucane na ogół troszeczkę bez sensu. No będę poczytajcie o masonerii, wiecie jakie są prawdziwe symbole masonerii. Jak ktoś nie wierzy, to proponuje jest taki Wolsztynie, z bo dworca z boku, nie pamiętam, jak ta ulica się nazywa, jest taki Dom Stary, z, y, y, nie wiem czy już został odremontowany, który był kiedyś domem masonerii. I tam widać te wszystkie symbole. W Warszawie też miejscami są właśnie. Reklama od konsumpcji uzależnia tak, ale co to znaczy konsumpcja? Piotr Michałowicz, moja małżonka nie zapiera się i twierdzi, że jest kompletnie niepodatna. Aha, dobra, dobra. <grym> dobrze, dobrze, dobrze. dobrze. Jak kobieta mówi, że nie jest podatna reklamie i że nie lubi zakupów, to oznacza, że, że jak wejdzie do galerii, do której ja osobiście nie wchodzę, bo tam nic nie ma dla mnie, chyba że wejdę do jakiegoś sklepu z gadżetami. Ale, a tak to jest, to, to jest normalnie, proszę państwa. Więc tak to, po prostu, tak to po prostu, proszę państwa, wygląda. Więc proszę mi nie zarzucać, że się nie znam, że jakich bot. Nie, ja po prostu do wszystkiego podchodzę pragmatycznie. Nie ma to nic wspólnego, bo też ktoś mi zarzucił, że jestem taki, a jestem, bo jestem niedowiewierzący, bo jestem ateist, ateista, komunista, esbek i w ogóle. To nie o to chodzi. To nie ma nic wspólnego z wiarą w Boga. A wręcz odwrotnie, osobiście uważam, że wiara w tego typu rzeczy, jest... Co to chodzi? i no, dobrze, nie marudźcie mi dzisiaj, proszę Państwa, o polityce. O polityce sobie pogadamy jutro na HTK jeszcze raz. To jest program, który nie wiem, czy będzie nawet na YouTube, dlatego, że ja go zostawię trochę i sobie rozmawiajcie tego, dlatego, że po prostu tak mi się chciało dzisiaj pogadać z Państwem. Przyzwyczaiłem się i to też jest jak narkotyk. Uzależniam się od tego. Niektórzy mogą powiedzieć, że dlatego, że tym karmię swojego. Tak, czymś trzeba swojego karmić. Jak się ma po prostu to ego, jak się nie ma ego, to jest chory. Zaraz, według założeń wiedzy tajemnej nie można tego stosować do zarabiania kasy. Ja bym na przykład miał kontakt ze światami, to bym się wzbogacił, dzięki temu infa, szkolił za kasy, jak wywoływać duchy czy coś. Generalnie kulty to propaganda kierowana ludźmi za pomocą tego, tak jak mówicie, ze sklepami. Tak, to prawda, tylko yy, z tą wiedzą tajemną też jest, bo wiedza tajemna w wielu przypadkach okazywała, Udawała się być po prostu wczesnymi odkryciami naukowymi, które człowiek nie potrafi sobie wytłumaczyć, bo jeśli weźmiemy komputer, to cudo, że ja teraz nadaję. To dla mojej babci, która urodziła się w 1908 roku, telewizor, jaki był u nas, to był dziwny. Ona się zawsze dziwiła, jak tam jest, że to można oglądać tą telewizję i tak dalej. Rodziło się to na, na, na jej oczach po prostu, więc yy, to też można powiedzieć, że to jest wiedza tajemna to małe pudełeczko, które transmituje ludzi. Niektórzy nawet chcieli tam wejść. Ewa Kowalska, jest pan uzależniony od gadżetów? Tak, jestem uzależniony i jestem gadżeciarzem i wcale się tego nie wstydzę. Lubię różne dziwne sprzęty, różne dziwne rzeczy, lubię eksperymentować. To jest normalne. Ale to nie oznacza, żebym przykładę, żebym wierzył w każdy film, który się pojawia, ponieważ zawsze staram się znaleźć jakiś środek do tego. O, wiedza tajemna, tak 100 lat temu. Wiedza, wiedza tajemna 100 lat temu, że dzisiaj telefon działa bez, bez tego, bez czego? Moim bez, no już nie doczytałem, bo mi to ucieka. Więc tak to właśnie, więc tak to właśnie, tak to właśnie, proszę Państwa, wygląda. Radzę poczytać rzeczywiście trochę na ten temat. Zresztą to też są ciekawe historie. Ja po prostu nie wierzę w te wszystkie wróżki ezoteryczne, w tych wszystkich. Jackowskich i już nie chcę, że wymieniłem nazwisko, bo się zaraz obrazi, czy jakieś inne historie. Nie można przewidzieć w przyszłości, można przewidzieć tylko ewentualności. Jedne będą bardziej prawdopodobne, drugie mniej prawdopodobne, ale to są tylko ewentualności, nie można niestety przewidzieć tego, co się ma stać. Na podstawie tego, co się stało i co się dzieje teraz, chociaż niektórzy twierdzą, że z filozoficznego punktu teraźniejszości nie ma, ponieważ jest zbyt krótka dla nas, może na poziomie kwantowym istnieje tylko teraźniejszość, ale na poziomie na poziomie ludzkim jest tylko przeszłość i to, co będzie. I na podstawie tego, co było, można przewidzieć jakieś warianty, ale, to nie, ale nikt nie wierzy, że jakiś sprytny wróżka, psycholog przede wszystkim, moim zdaniem dobry, czytający ludzi, bo za tym coś przewidział. Poza tym ludzie sami sobie nie zdają sprawy, jak mówią po prostu. Ileż mówią o sobie, starając się zresztą ukryć, a im bardziej starają się ukryć swoje ja, swoje życie, tym bardziej to ujawniają wbrew pozorom. I sprytny. Facet, który jest tym psychologiem, który jest jednocześnie psychologiem, to nie, trzeba, nie musi być wykształcony. Z tym się trzeba urodzić niestety. To jest jeden z talentów, wrażliwość na drugiego człowieka, czyli coś, co istnieje empatia. Natomiast, proszę Państwa, istnieje coś, co się nazywa empatią. To jest prawda. Empatia to są pewnego rodzaju odbieranie drugiego człowieka. Czasami mówię słyszę, co ktoś myśli, bo jestem empatą, i nawet uczestniczyłem w badaniach naukowych na temat empatii, ale to jest związane z. Odbieraniem i uświadamianiem sobie bodźców, których, które działają na człowieka, których normalnie człowiek nie odbiera. Proszę zobaczyć, że kod wyczuwa nasze stany emocjonalne, czy, wyczu, czy wyczuwa w ogóle nasze choroby, czy zmęczenie i tak dalej. Dlaczego? Kot widzi podczerwień, widzi to, co się nazywa tą aurą koło człowieka, tą aurą elektronów koło człowieka, Coś fotografia kiliarowska. Nie wiem, czy ktoś z Państwa słyszał o fotografii kiliarowskiej. Jest taki fajny też film BBC, radzę obejrzeć. To jest stwierdzone naukowo te zdjęcia aury, które zmieniają się w zależności od choroby, stanu, od stanu zdrowia, od nastroju, od zmęczenia. I kot to widzi. Nie da się schować przez kotem, bo kot nie widzi tylko i wyłącznie oczyma, ale ma receptory, które no jak wiele zwierząt i człowiek też to wszystko odbiera, tylko nie ma receptorów do uświadamiania sobie. Empata pozwoli, potrafi więcej zrealizuje, więcej widzi świadomie, z podświadomości, więcej przychodzi do, do świadomości, więc potrafi wyczuć, się, jeżeli jest dobry. Ja nie cierpię reklam, odruchowo przełączam na inny program i znoszę zarówno, to też jest Pani uzależniona, bo jak Pani widzi reklamę, to Pani sięga po pilota i dobry pilota. Jak Pani ma pilota, jak ma Pani pilota w tym momencie, to znaczy, że jak ma Pani jakiś telewizor. A jaki ma Pani telewizor? Taki, który się szybko przełącza. Czyli jest dobry. Czyli jest Pani uzależniona od reklam, bo jeśli zareklamują lepszy telewizor, który szybciej przełącza reklamy, to Pani go kupi. To jest oczywiście żart, ale tak to czasami wygląda. Pies umie wyczuć, kiedy właścicielowi obniża się poziom cukru. Podobno wtedy człowiek na czypaknie. Tak, tak, my po prostu opieramy się na tym, co widzimy, naszymi zmysłami. Prawda? Natomiast nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie, widzieć zapachu, a pies widzi zapach. On ma nie tylko oczy, ale ma nos. Tak samo kot, który oprócz tego ma, który oprócz nosa ma jeszcze noktowizor, innej historii i tak dalej. Proszę na przykład zauważyć, jak kot poluje na muchę. Kot nie skacze na muchę tam, gdzie ona jest, tylko tam, gdzie ona będzie. Czyli ma komputer, który, potrzebował, który człowiek potrzebował kilkaset tysięcy lat rozwoju cywilizacji, żeby ten komputer zrobić i uruchomić w broni, prawda? I czy to jest spisek, czy to jest jakaś dziwna teoria o kosmitach i tak dalej? Nie, nie, proszę państwa. To nie oznacza, że jednak, że ja na przykład jestem takim absolutnym niedowiarkiem, ponieważ logicznie rzecz biorąc uważam, że z czystej logiki wynika, że coś musi być na tamtym świecie. Musi być. Musi być tamten świat, bo my już jesteśmy na tamtym świecie. Jest taka książka dość naukowa o śmierci, nazywa się śmierć, jest również taka nauka ta anatologia o umieraniu. I e, jeśli śmierć jest zmianą stanu ilościowego i jakościowego, no to wówczas już jesteśmy na tamtym świecie, bo w życiu płodowym byliśmy pasożytami w środowisku wodnym, a jesteśmy istotami samożywnymi w środowisku lądowym, więc zmieniło się jakościowo i ilościowo. Więc dlaczego nasza świadomość ma się skończyć w momencie śmierci? To jest jak z komputerem, to, że komputer siądzie, to nie oznacza, że nie można odzyskać informacji, że informacje gdzieś pójdą, no ale to już jest filozofia, w którą, w którą czasami też lubię się bawić. No, jak na przykład, jak ktoś chce powiedzieć o masonach, niech kupi książki napisane przez masonów, raczej zaśnie z nudów, bo są to filozoficzne traktaty, wyjaśniają symboliki itd., t.d. No tak, to jest prawda. To jest prawda. Jak pan wytłumaczy, że dużo ludzi korzysta z porad wróżek i wróży? Proszę pana, proszę pana, czy mnie obraził? Tak, proszę pana. proszę pana, wytłumaczę bardzo prosto, niepewnością. Niepewnością, strachem, chęcią, żeby ktoś podjął za kogoś decyzję. Proszę mi wierzyć, wielu ludzi, nasi ludzie lubią być kierowani. Po co są wybory? Po co jest prezydent? Wyobraźcie sobie, że nie ma prezydenta, nie ma wyborów, nie ma kogoś, nie ma liderów. Kto będzie tym wszystkim rządził? I ludzie są świadomie, chcą się podporządkować. To jest takie coś, co e, e, chcą wiedzieć, co będzie dalej. I Idą do wróżki, bo są niepewni jutra po prostu, bo to jest coś w rodzaju psych do psychologa. Niektórzy tego nie potrzebują, ale dużo ludzi potrzebuje, bo się zastanawia, czy kupić to, czy kupić tamto na przykład. Och, jakbym chciała mieć dobrego męża, ach, bym chciała mieć dobrą żonę, czy moje dziecko, czy będzie dobre i tak dalej. To są pewne, w sensie jedno, dla jednostki są to pewne dramaty duże i pewne bardzo ważne rzeczy. I trzeba brać to z punktu widzenia jednostki. Ci ludzie żerują na jednostkach, jak pasożyci po prostu. To jest pasożyt w tym momencie, ponieważ każdy z nas ma te wątpliwości, czy pójść w lewo, czy pójść w prawo, czy pójść prosto, czy wsiąść w autobus, czy wsiąść w tramwaj. To, jest, to nie jest takie proste. My, ja nigdy nie śmieję się z problemów zwykłych ludzi, bo problemy bzdurne, jakie ktoś ma, ja patrzę jego oczyma, staram się spojrzeć jego oczyma po prostu na ten bzdurny problem. I dla mnie to może być bzdura totalna, ale ja rozumiem tego człowieka, że dla niego to jest kwestia życia i śmierci. Chociaż dla mnie to jest bzdura, prawda, i problem żaden. To jest jak z dziećmi. Problemy dzieci, my się śmiejemy z problemów dzieci, ale jeżeli weźmiemy przy przyjmiemy ich wagę, ich optykę, to problemy dzieci są naprawdę problemami egzystencjalnymi bardzo mądrych i dorosłych ludzi, więc trzeba to rozumieć. Nie można się z tego śmiać. I w to miejsce wchodzi wróżka, bo niektórzy nie chcą po prostu, bo niektórzy po prostu nie chcą w to wchodzić. Boją się w to i nie chcą, nie chcą, boją się po prostu, idą do wróżki, no i wróżka im radzi. Wróżka właściwie to bardzo często im mówi to, co oni by chcieli. Nie to, że mówi. Oczywiście czasami ich przestraszy. No tak to wygląda. Niestety, proszę Państwa. Czas, czym jest, a może go nie ma. Proszę Pana, czas jest względny. Po prostu. Czas jest względny i to wszyscy wiedzą. Ludzie się boją, a władza kreując strach ma rząd dusz podporządkowany wszelkim ustawom. Tak, oczywiście, bo każda władza jest oparta na strachu. Musi być na strachu, ale strachu przed czym? Nie przed terrorem fizycznym, bo terror fizyczny jest bardzo prosty. Terror fizyczny się w niemu przeciwstawia, albo się podporządkowuje po prostu, jeżeli jest, w tej zasadzie. Ale strach przed jutro, przed utratą tego, co się ma, jest też sztucznie utrzymywany. Łatwiej się rządzi, szczególnie w systemach wielopartyjnych, takich jak nasz i tym. Łatwiej się rządzi ludźmi, którzy się boją. Po to się im wrzuca po prostu różnego rodzaju dziwne teorie spiskowe, a to trują nas, a to nami mikrofalówkami strzelają na nas z góry, albo jakieś tam kurde kosmity przyjdą, cokolwiek. Po to, żeby o, ci nas tylko obronią. To jest podświadome. Tego nikt nam nie powie. Podświadomie odchodzimy do tych instynktów i władza na tym się opiera. Strach, że stracimy mieszkanie, strach, że to, strach, że tamto, więc popieramy tych, którzy są silniejsi w tym momencie. Którzy, którzy mają nam teoretycznie ten strach zdjąć i zapewnić. I tak to jest wygląda. To jest pewna socjotechnika stara jak świat. Na tym to wszystko niestety polega. Albo do kościoła, chociaż nie widzę w tym zło, no, o co chodzi. No właśnie. No właśnie, proszę Państwa. Więc to są tego typu... Tego nie należy po prostu od razu mówić, bo są oczywiście, w tym bardziej, że w pracy również się nauczyłem, że po odrzuceniu pewnych rzeczy, rzeczywiście czysto bzdurnych, Rzeczy idiotycznych, wszystko jest uprawdopodobnione, jedne rzeczy się po prostu szybko skreśla jako bzdury i się szybko udowadnia, jedne nie, jedne nie. Więc, kto o tym tam pisał? Jedne tak, drugie nie. Natomiast zostają rzeczy, które nie są tak łatwe do wyjaśnienia i takie rzeczy są. I nauka o tym wielokrotnie mówi. już kiedyś wspominałem, rozmawiałem z kimś, kto zna się na tym lepiej. Zna się na tym lepiej, ale na przykład, na przykład właśnie w fizyce kwantowej. Przecież. Jak się schodzi na poziom kwantów, proszę zauważyć, że wielcy naukowcy, wielcy fizycy na ogół byli wierzący. Jak się schodzi, nagle się pojawiają rzeczy nie wiadomo skąd. Nie da się tego wytłumaczyć. Im dalej w las, tym więcej drzew. To jest piękne. To są teorie spiskowe, moim skromnym zdaniem, a nie jakieś tam bzdury o tych masoneriach. Jeszcze raz powtarzam, że yy, mnie też dzisiaj to zapytano na szkoleniu, że jeśli na przykład Bill Gates, czyli Microsoft, Intel i tak dalej, i tak, czy Apple, one praktycznie rządzą światem, bo są wszędzie, w każdej sieci komputerowej, prawda? Bo przecież my tylko dlatego egzystujemy, również dzięki temu, i oni są wszędzie, bez nich nie da się. Egzystować w dzisiejszym świecie, to ta trójka właścicieli, prawda? Do, przy dodaniu jeszcze fast foodów, na przykład to ta trójka właścicieli jest w ekskluzywnym klubie ludzi, którzy rzeczywiście rządzą światem, ale to nie spisek. To wszystko jest technologia plus procesy ekonomiczno-polityczne, prawda? Rządzą światem. Tak jakby chcieli, to by obalili każdy rząd. Bądźmy szczerzy, prawda? Rząd chiński, na przykład, jak wiemy, jest w stanie zablokować każde, jak chce, wszystko, bo Google mu ustał, udostępniło te swoje kody. Zgodzili się. Było im tak wygodniej, ponieważ stwierdzili, że zarobią 10 tysięcy razy więcej albo i miliony razy więcej, jeśli się na to zgodzą. Czy to jest pisek? Nie, jest to proces. Po prostu proces, proszę Państwa, który się dzieje. Tak właśnie uważam. Można się odponić od programu wybierając prawdę i programując się prawdą, najlepiej w miłości. No teoretycznie tak. To Hitler dopiero zmarł w 1962 roku w Argentynie. O, tego nikt nie wie. Tego nikt nie wie, proszę Państwa. Czy Hitler zmarł, czy nie, są różne rzeczy. Niewątpliwie. A na propos Adolfa Hitlera, na przykład to te wszystkie stowarzyszenia, to Himmler miał. Dosłownie idee fix na temat tych wszystkich organizacji, tule. On w SS chciał stworzyć specjalny zakon, jakieś takie, budował kamienny stół, nawet budował ten zamek SES taki w stylu średniowiecznym. Bawił się jak dziecko tym po prostu. Natomiast Goebbels, bardzo, Goebbels który był bardziej wykształcony od Himmlera i e, w jakiś sposób... Rozbija to w proch, a jeszcze cytuję słowa Adolfa Hitlera, który był bardzo dużym pragmatykiem w rezultacie, który w ogóle zabronił Himmlerowi tego typu rzeczy. Zabronił mu po prostu, mówiąc, że to jest głupota, że się po prostu ośmiesza w tym układzie. Także spokojnie, natomiast ludzie w to wierzyli, bo ludzie kochają takich Templariuszy, szukają zakonów Templariuszy i tak dalej. Teraz jest bardzo dobry serial Templariuszy, się pojawił chyba na HBO. Radzę obejrzeć, bo jest bardzo fajne. Natomiast warto przejrzeć ujawnione akta CIA, bo tam jest parę takich kwestii, które budzą wątpliwości. Notabene, jeżeli chodzi o UFO, to nie jest tak, że absolutnie nie, po prostu nikt UFO jeszcze nie udowodnił, chociaż istnieją, być może rzeczywiście rządy niezbyt chcą publikować materiały, które postawili znak zapytania, ale kiedyś byłem na Glastonbury, chyba tak, nie jak to się zwało, chyba na pokazach lotniczych, jak tego swojego niewidzialnego myśliwca. Amerykanie prezentowali ten, ten, to jak on tak przyleciał i poleciał, bo on nie wylądował, to też mi ludzie mówili, no tak, no i ufolodzy się bankrutują w tej chwili. Także to też również bywa w ten sposób, proszę Państwa. Ale to nie oznacza, że nie można zakładać, że to jest. Dobra, proszę Państwa, pogadałem sobie, <laughs> naziści bardzo dużo kopali i wykopali. Niebezpieczna mieszanka religii i technologii, może sposób budowania imperium, legenda? Oczywiście, że tak. Proszę Państwa, oczywiście, że tak. Ja przypomnę Państwu jedną rzecz. Yy, jeszcze, że yy, w starożytnym Rzymie, yy, jak podbijali inny, Rzymianie inną prowincję, podbijali inny naród, to oni żądaliby do Panteonu bogów do Cezara do, yy, dopisać, że tak powiem. Czy wolicie jego posąg, żeby się modlić do Cezara, uznając, że tworzy się w ten sposób kult i ten kult stworzyli po prostu. Bo kult jest potrzebny czasami, żeby rządzić i wszystko jedno. Lepiej, jeżeli to będzie kult w jakąś istotę nadprzyrodzoną, czy w wielki absolut, czy w Boga, w tym momencie wiara w Boga, niż wiara tylko i wyłącznie w pieniądze. W pieniądze. No niestety ta cywilizacja, która, za którą stoją te wszystkie właśnie korporacje, ci wszyscy ludzie, o których mówiłem, Działający tylko w Excelu, co pięknie wydać w filmie chciwość, gdzie nie ma spisku, są tylko ogromne pieniądze. Oni, to, oni zamieniali, oni tworzą, żeby to stworzyć, muszą stworzyć potrzebę pieniądza, czyli mordor po prostu. Więc jeżeli tworzy się potrzeby, zamienia się potrzeby duchowe, które człowiek potrzebuje na potrzeby materialne, tak się zawsze dzieje. Tak się zawsze dzieje, że powstają różne kulty, różne teorie spiskowe, różne dziwne stowarzyszenia, które mają skanalizować, i odciągnąć ludzi od prawdziwego sensu tego wszystkiego. Niestety. Są również tacy jak ja, którzy się nie, da, nie dają na to nabrać. Ale to nie oznacza, że absolutnie w to do końca nie wierzę. Pani Ewo, po szkole nie poszło dobrze. Mam nadzieję, że ludzie też. Eee, że ludziom się też podoba. Eee, taki sen. Po śmierci budzi się podpięty do aparatury. No nie wiem, no. śmierć jest jedną z tych rzeczy, której, po której się można tylko przekonać, że istnieje tamten świat. Bo jeżeli nie ma tamtego świata, to się nawet nie przekonasz, że nie ma. Po prostu. No dobra, nie bawmy się już w logikę. Proszę Państwa, sorry, że Wam dzisiaj zawróciłem głowę. Prawdopodobnie nie będzie tego na YouTube jako film, bo po co. To jest takie spotkanie po prostu sobie tak na luzie, żeby sobie po prostu pogadać. Jest sobota. Jutro zapraszam na KHT Questions and Answer, gdzie już będziemy działać dalej. Na szkoleniu ile osób? A około 20 było. tyle ile zakładałem. I w tym momencie bardzo bym chciał, żeby żebyście państwo przygotowali jakieś pytania sobie przygotowali. Aha, i nie dziwcie się, ponieważ tak się składa, że swojego maka podrasowałem różnymi rzeczami, mam jaki mały pośrednik sprzęcik, jedną kamerę, kamerę jeszcze jedną i będę chciał jutro wypróbować nadawanie bezpośrednio na YouTubie. Szkoda mi tego na Facebooku, ale na YouTube jest lepszy czat. Więc będę jutro próbował, w ciągu dnia testował. Także to nie są filmy do oglądania. Także chciałbym, żebyście Państwo zobaczyli, jak to wygląda. Będę mówił jakieś tam rzeczy dziwne i tak dalej, więc komentujcie, bo po prostu, jak ten, czy to wyszło, czy to nie wyszło. Dzisiaj już nie będę, dzisiaj sobie pooglądam. Jakiś film, właśnie o teoriach spiskowych, które wbrew pozorom, bardzo lubię. Bardzo lubię. A notabene w każdej teorii spiskowej jest trochę prawdy. Jest trochę prawdy, tylko nie można w nią wierzyć bezkrytycznie po prostu. Trzeba to jednak robić. Tym bardziej, że w przyszłym tygodniu czeka mnie kilka dość ciekawych spotkań, również związanych z dziećmi, z ciekawymi rzeczami udowodnionych, w tym jedna historia, która się stała, która została wygrana. przy Bardzo dużej i bardzo tragiczna zresztą historia w sumie, także jeszcze coś także zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dobra. Dziękuję Państwu. Nie zapomnijcie, że testuję jutro na YouTubie. No i cóż, dobranoc, bawcie się dalej. A ja wracam do sw swojego stowarzyszenia, które jest po to zrobione, by odciągać wszystkich od innych tajnych stowarzyszeń i, za i zaciemniać inne tajne stowarzyszenie. Moje jest tak tajne, że nikt nie wie nawet, że istnieje. Po prostu. Ale po to jest. Dziękuję Państwu. Dobranoc.